Pańskiego Ołtarza w kościele na Karolkowie, gdy za ślubiny czy mszę świętą sprawujemy tak jak niegdyś przez wiele lat wieki. A to z racji, że para młodych Maciej i Sylwia, którzy przed tą mszą świętą złożyli małżeńskie ślubowania, starają się brać udział w życiu naszego tradycyjnego duszpasterstwa, aby przez świętą liturgię, przez dostojność naszej modlitwy, przez wierność wierze ojców upraszać dla siebie, dla swoich intencji, wszystkich bliskich, obfitość Bożych łas, zdrowie i pobyśność. To dzisiaj oni najbliżej ołtarza zasiadają. Oni, którzy przed tą mszą świętą składali małżeńskie ślubowania w obecności swoich czcigodnych świadków, rodzin, bliskich, przyjaciół i tych wszystkich, którzy tutaj są, aby swoją modlitwą wspierać tą młodą parę. Pamiętamy chyba treść ich małżeńskich ślubów. Wielu z Was obecnych, jako małżonkowie, takie śluby sobie składają. Odtąd te śluby stają się powiedzmy ich prawem, ich kodeksem, ich drogą wspólnego małżeńskiego życia. Ich szczególnej przyjaźni, która od tej chwili ma ich chronić, ma im towarzyszyć, ma ich umacniać na drodze ich małżeńskich zobowiązań, miłości, wierności, uczciwości oraz trwania ze sobą aż do śmierci. Dlatego takie te śluby tu wybrzmiały. Biorę Ciebie za małżonkę, za małżonka, dziękuję Ci, to co przed chwilą rzekłem, tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Odtąd, drodzy młodzi małżonkowie, droga naszego wspólnego życia. Czy łatwa? Czy będzie piękna? Czy będzie dostojna, zasobna? Na pewno. Tego wszyscy nam życzymy. Ale przecież chodzimy bardzo mocno po tej ziemi. I choć życie daje nam jedno, Bóg Wszechmogący również doświadcza, również oczyszcza, umacnia. Dlatego prosimy Go, Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci do pomóż. Bo jakże często wola ludzka jest słaba, wątła. My w dzisiejszym wieku pamiętamy tego, co było wczoraj, przedwczoraj. Dobroci, życzliwości, a jakoś dziwnie pamięć nasza jest otwarta i zawsze w niej obecne to, co złe, to, co smutne, to, co czasem zapisane jest jako ból i cierpienie. W życiu małżeńskim, jak wiecie, wszystkiego tego będzie Wam zadane w obfitości. Obyście się miłowali, obyście byli sobie wierni, obyście okazali sobie uczciwość, obyście trwali ze sobą na dobre, jak to mówimy, i na złe. Obyście z takimi ludźmi przebywali, którzy Wam pomogą być sobą. Obyście chronili się od wrogów, którzy będą Cię niszczyć to, co my budujemy czasem z takim trudem. I z czym przychodzimy do Boga? Aby nas wzmocnił, umocnił. Bądźcie Wy młodzi, jako i Wy starsi obecni, pełni do siebie życzliwości. Bądźcie wobec siebie jak najwięksi przyjaciele. Bądźcie wobec siebie nie jako wrogowie, dąsający się małymi, może miejscowymi sprawami,
których składa się nasze codzienne życie. Jak to czasem mówię, mała przyczyna małego. Wielkie jakieś doświadczenie i trud, to i wtedy najlepsze będą wielkie, żeby te proporcje w życiu małżeńskim, rodzinnym, naszym osobistym nie były zachwiane. Bo wtedy wszystko się zachwia. Drodzy, przed Bogiem tu jesteście. I wyście przygotowywali się do dnia zaślubu właśnie przy Bożym błogosławieństwie. Nie tylko sakrament pokuty, nie tylko wasza wzajemna modlitwa, wspieranie się, nie tylko te zewnętrzne przygotowania, które zwykle towarzyszą przygotowaniu tej uroczystości, ale gdy tu już jesteśmy, sami poświęcamy się im. Gdy będziemy w życiu małżeńskim, rodzinnym, naszym osobistym zapominać, na jakim fundamencie wznosimy nasze życie, więc nasze wybory, nasze decyzje, nasze słowa, nasze uczynki, no to będziemy się nie ranić. Bo diabeł chce, żebyśmy siebie ranili, żebyśmy wręcz sobie życie zabierali, niszczyli, bo on jest końcem kłamstwa, a Bóg chce naszego szczęścia. Dlaczego to dzisiaj z takim jakimś niezrozumieniem odnoszą się do małżeństwa i do mężczyzn i kobiety? Takiej wrogości nie było chyba przez wiele wieków. Dlaczego to dzisiaj tak wielu z taką nienawiścią i wrogością odnosi się do rodziny? Tego nie było, zdaje się, przez wieki. Dlaczego dzisiaj chce się niszczyć życie i młodych, nie oszukujmy się, i starszych, i chorych, i cierpiących, każdego, zdaje się, przez wieki tak nie było, jak my tego tutaj doświadczamy. Bo wierzą nie Bogu, ale szatanowi. Choć wspominamy Jego imię, nie na Nim chcemy budować nasze życie, ale wierności temu, który oddał za nas swoje życie. W imię Pana Jezusa się prowadzi. I wam, drodzy małżonkowie, macierzy, synu, życzymy, aby Pan Jezus był najważniejszy pośród was, bo wy wtedy dla siebie będziecie najważniejsi. I będzie wtedy w waszym wspólnym życiu i radość, i wesele, ale w skutku i uciechu. A i może w jakichś wątpliwościach, a może w jakichś smutkach przebaczenie, oczekiwanie i na nowo budowanie każdego dnia waszego wspólnego życia. Bo raz składając te przysięgi przez samo życie trzeba ponawiać. Nie wymieniać siebie co jakiś czas na lepszy model, bo do niczego nie zmienimy. My się zmieniamy, życie nasze się zmienia, ale przed Bogiem wierność okazuje, a śluby składacie w Jego dłoni, a w tych ślubach całą swoją przyszłość, siebie jako małżonków, przyjdą dzieci do waszą rodzinę, obyście się tym dzielili wobec tego świata, który trwa w nieustannej wojnie z tym, który za nas oddał życie i oddał je na krzyżu i zmartwychwstał i zaprasza nas do siebie. Moi kochani, wszystkich obecnych, wspierajcie, jak możecie, swoją życzliwością. Może już nie przychodzi czas na dawanie dobrych rad, bo tych rad na pewno w sercu rozumie, ale delikatnie towarzysząc im, pomagając, przestrzegając, broniąc, ale przede wszystkim wspierając. Wspierając i życzliwością, i przyjaźnią, i obecnością, ale i modlitwą. Drodzy, ich intencje, taka
msza święta, nasza łacińska, jest zapisana na 9 grudnia, tuż po święcie niepokalanie poczętej Matki Bożej. Jest to bodajże 5:19:30. Jeżeli będziecie, będzie to możliwe, was, drodzy pobożeńcy, zapraszam, waszych bliskich i tych, których tu są. Jeszcze niejako miesiąc po waszych ślubach chcemy was wspierać, aby towarzyszyło nam Boże was, a wy już we wzajemnym do życiu będziecie przejść, umrzałeś, obyście wzrastali w tej waszej miłości, obyście przeżywali kolejne wasze jubileusze, obyście zmieniając się, teraz jakże urokliwi jesteście, gdy na was się patrzy, no ale cóż, czas działa na naszą niekorzyść i wszyscy schylamy się do ziemi. Obyście, gdy będziecie przeżywali swoje kolejne jubileusze, daj Boże, żeby ich było wiele, zawsze, żebyście byli sobie wierni waszej miłości, uczciwości i prowadząc ze sobą w wielkim przyjaźni i w wielkim zakochaniu, będąc za sobą, wręcz niszcząc wrogów waszych, jeżeli tylko ktokolwiek będzie chciał wystąpić przeciwko wam, jako małżeństwu, czy też waszej rodzinie. Wierzymy, że gdy na Bogu budujemy swoje życie, On nas nie opuści. A jeżeli zdaje się nam, że opuszcza, to prędzej był opuszczał przez swoje grzechy, niewierność i niegodne postępowanie. Dlatego tak wiele małżeń się rozsypuje, tak wiele rodzin poranionych brakiem przyjaźni, miłości i życzliwości. Tak wielu tych, którzy tak fantastycznie ślubowało, później z większą jeszcze mocą się nienawidzą i posądza, która chroni się przed tym. A wy zakochani, zapatrzeni w siebie, wybierajcie się waszą przyszłość z Bożym błogosławieństwem. To błogosławieństwo macie od swoich najbliższych, od kapłana, który przewodniczy waszą zaświętą. To błogosławieństwo niech wyprasza dla każdego z nas, a w sposób szczególny dla was, młodej Pani Macierzy, Sylwio, waszych świadków, rodzin, bliskich i przyjaciół, królowa świętego Grzańca w miesiącu, który wasze małżeństwo święty wyznawać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich za obecność przy młodej Pani. Za chwilę będzie kolejna, każdy swoje ofiary.